Hej ľudže. Taras. Możecie się zastanawiać, jak mogłam na to pozwolić. Tylu zabitych, a to jeszcze nie koniec. Imperium w gruzach, książę rzucony na ulicę i ścigany jak zwykły przestępca. Ale ja widziałam linię czasu. Ze wszystkich widzianych przeze mnie zakończeń, to miało w sobie najwięcej nadziei. Bo książę miał w nim szansę naprawienia wszystkiego, co uczynił. Patrzcie teraz. Zobaczcie, o czym mówię. A teraz, gdzie ja mam te ostrze? Zerwan? A co chodzi? Na wypadek, jeśli nie będzie drugiej okazji. Bezczelna sucho! Oferuję ci życie wieczne, a ty tak mi za to odpłacasz! O! Będę się napawał twoim przekształceniem! Witaj, książę. Nie takiego powrotu do domu się spodziewałeś. Lepsze. Powinieneś mi dziękować. Żyją pomiędzy bezmyślnymi stworzeniami, służąc jedynie twemu szaleństwu. Oto cena postępu. Szybko i mądrze. Byłbyś świetnym wojownikiem w mojej armii.
koniec, koniec, koniec! No trafię, kurwa. Wezyr na hardzie, przeszli. Zacięło się. Zacięło się. Ten świat nie był mi przeznaczony, ale są jeszcze inne i znajdę swoje miejsce, tak jak ty znalazłeś swoje. Bądź wolny, książę. Bądź wolny, książę. Wszystko, co twoje i mnie przynależy i będzie moje. Jeszcze nie koniec? Ojej! Czego się spodziewałeś? Że kiedy zabijesz Wezyra, ja po prostu zniknę. Czyż byłeś ślepy? Twoja wściekłość, twoja dura, twój egoizm. To one dały formę i ciało. Mogę istnieć nawet bez gaz. A bez Wezyra mogę zająć twoje miejsce. Rządzić królestwem i nie ma absolutnie nic, co mógłbyś z tym zrobić. Umiejętnością manipulowania samym czasem miałeś szansę być największym królem, jakiego kiedykolwiek znał świat. Cóż za wojny mogłeś toczyć? Cóż za pomniki mogłeś postawić ku swojej chwale? Co za kobiety mogłeś mieć? Ale zawiodłeś mnie, książę. Stałeś się miękki, pełen współczucia. Moje próby przekonania cię do tego, abyś poszukiwał chwały, spełzły na niczym. Więc postanowiłem poczekać na odpowiedni moment, aby uderzyć. Mógłbyś rządzić światem! Zmarnowałeś to, książę. Ja zaprowadzę sprawiedliwość. Świat będzie mój! Jesteś tylko pasożytem! Nie zasługujesz na nic! Ha!
zapracowałem sobie na to. Sądzisz, że byłbyś tutaj, gdyby nie ja? Ile razy cię uratowałem? Ile razy otworzyłem ci drogę? Ilu wrogów zabiłem? Przypominałem o twoim zadaniu? Wszystko, co ty robiłeś, to opłakiwanie swojego ojca i Kailiny i Fara, bo przecież to tylko tobie przytrafiają się takie złe rzeczy. Uuu, książę! Twoje słowa są puste. Takie zawsze były. Jesteś samolubnym, zdesperowanym duchem. To tylko dlatego, że ty taki jesteś. Jeśli jestem bezlitosny, odważny i nie mam zasad, to dlatego, że ty taki jesteś. Nie wziąłem się znikąd. Nie zostałem przywołany przez jakiegoś szalonego wezyra. Jestem tobą. Nie. Widziałem złą drogę w swoich poczynaniach i odkupiłem błędy swojej przeszłości. Nie jestem już tą osobą. A ludzie? Ludzie nigdy się nie zmieniają. Oszukujesz sam siebie, wierząc, że tak nie jest. Nie walcz ze mną. Opuść miecz. Przytul mnie. Nie mogę skończyć, proszę. Mnie zabić? Pokroić mnie tak jak wszystkich swoich innych wrogów? Machaj mieczem, książę, widzieliśmy, jak dobrze to działa. Twój gniew tylko mnie napędza, więc muszę o to zapytać, czy naprawdę się zmieniłeś? W końcu wciąż tu jestem, stoję przed tobą. Nie wolno ci gonić tego cienia. Obudź się. Odwróć się. Obudź się. Poprowadzę cię. Ależ zostań, walisz. Ja z drugiej strony mam kłopotko, którym muszę się zająć. Czy widzisz, jak się staczasz? O nie, przestań. Sprawiasz mi taki ból. Jeszcze tylko chwilkę dłużej, książę. Jeszcze tylko chwilkę dłużej, książę. Ależ zostań, walisz. Ja z drugiej strony mam królestwo, którym muszę się zająć.
nie można siąść na tronie. Jeszcze tylko chwilkę dłużej, książę. No tutaj. To nieźle zadziałało. Zapomnij o swojej przyszłości. Nie! Co ty robisz? Nie ignoruj mnie! Obudź się. Obudź się. Fara? Wszystko w porządku? Myślę. Myślę, że to wreszcie koniec. Książę, jeszcze jednej rzeczy nie rozumiem. Skąd znałeś moje imię? Większość ludzi sądzi, że czas to rzeka, która płynie w jednym kierunku pewnie i prędko. Ale widziałem twarz czasu i powiem jedno. Ci ludzie się mylą. Czas jest oceanem w środku sztormu. Możesz się zastanawiać, kim jestem i dlaczego ci to mówię. Chodź, a ja opowiem ci historię, jakiej jeszcze nigdy nie słyszałaś. Dziękuję za oglądanie serii. Była super gra. I tyle. To jest chciało piłować z powodu, żeby mówił wszystkich kierunków, prowadzić góra, dół, góra, góra, dół, dół, lewo, prawo. Rozdzieleni. To był Prince of Persia na hardzie. Dziękuję za wyświetlenie. Pewnie ich będzie mało.